usłyszycie, ale i tak coś nagram z trasy. Trochę już jadę. Niedziela miała być bez większych gabarytów, szczególnie tirolotów. No czasami się zdarzy, teraz autobus przejechał 30 na godzinę, teraz lecę. Średnia. Nie wiem, czy coś widać. 55,4 km w 2 godziny minutę. Także ładnie lecę. Wiatr z zachodu. Na szczęście nie w mordę wind, bo tego nienawidzę. No i tyle. I kręcimy. Cześć, witajcie w dzisiejszym vlogu z przejazdu przez Polskę. Wracam z mojej wioski do mojego domu w Warszawie. Trasa liczy około 180 km. Za mną bohaterka tego odcinka, więc Merida Silex, pomarańcza moja, z trybem Day Flash nowego nabytku, nowej lampki. Zobaczcie, jak fajnie daje. W kamerze to nigdy nie da się tego odzwierciedlić, ale naprawdę daje konkret. 1700 lumenów w trybie dziennego mrygania. Działa tak, że nie oślepia trybem ciągłym. To są króciusieńkie pulsacyjne sygnały, ale zwiększa, zdecydowanie zwiększa to moje bezpieczeństwo, gdy ktoś chce mnie taranować, wyprzedzając na czołowe. Szczególnie jak nie ma pobocza, na które można uciec. Także widoczność kapitalna. To nowa lampka, którą sobie kilka dni temu kupiłem z trybem świateł mijania drogowych. Może kiedyś zrobię jakąś taką mini reckę. Kosztowała mnie 399 zł i warta na razie wydania każdej złotówki. Zaraz Wam pokażę, co jeszcze fajnego oferuje w takiej długiej trasie. A oferuję, moi drodzy, to, że mogę jechać cały dzień, używać sobie trybu Day Flash z takim pulsacyjnym trybem z aplikacji, bo normalnie z trybu, dostępnych trybów zaprogramowanych w lampce nie ma, ale jak sobie pobierzemy Magic Shine aplikację, to właśnie taki tryb bardzo dynamiczny z miganiem jest możliwy. Tu jeszcze Wam szybko pokażę, mogę zmienić, kurde, żeby tu kombinację tych przycisków czekać, chyba jak raz wcisnę kółeczko, tak, to będzie taki bardzo mocny. Ja sobie na 75% maksymalnej mocy świateł drogowych ustawiłem, ale to jest mega mocne światło. No i 20% świateł drogowych, czyli 20% z 1700 lumenów teraz w trybie ciągłym. Czyli kilkaset lumenów, widzicie. Też bardzo ładne światło. Soczewka powoduje, że to nie jest taki mini punkcik, no ale to jest mój ulubiony tryb na dzień. Mam też dostępne z przycisku bezprzewodowego pilota światła dzienne mijania, nie dzienne, tylko mijania i drogowe. Super opcja i najfajniejsze, że na takim garminowskim uchwycie. Garmina jeszcze nie mam, jak wiecie, jeżdżę z Google Maps. Oto akurat listki, dekoracje robił i cień. Używam tego, to się telepało, jak nagrywałem dla Was chwilę z jazdy. Wtedy to rower nie wydaje żadnych odgłosów, jest świetnie spasowany. To ta śrubka tak napitalała. Z tyłu, to już Wam pokazywałem w poprzednich moich odcinkach, jadę na tandemie lampek Proxa. W trybie dziennego migania one tam, zdaje się, generują 70 lumenów, tak naprzemiennie. Daje mi to duże bezpieczeństwo, gdy lecę szosą po krajówce. Wiecie, mimo niedzieli jeździ też trochę ciężarówek, trochę zestawów, ale o niebo lepiej niż w dni poprzednie. Więc myślę, że będę starał się przełożyć moje wypady krajowe na weekendy, bo leciałem już nieraz w dzień poprzedni rowerem tą trasę i to nie było miłe przy tranzytówkach przeciskać się na centymetry z ciężarówkami. Chociaż o ile kierowcy ciężarówek pędzą na tym kagańcu 90, to wielu z nich bezpiecznie mnie mija. Nie mogę złego słowa powiedzieć. W przeciwieństwie do niektórych kierowców osobówek. Zdarzył się jeden, dwóch, trzech ancymonów w ciężarówce, który mnie niemal zepnął z drogi, ale dziesiątki kierowców ciężarówek naprawdę uważa, jak rower jest dobrze widoczny. Pamiętajcie o tym, bo ja staram się, żeby rower był widoczny z kilometra, a nie z 50 metrów czy z 20 metrów, bo wtedy jest za późno. Dlatego też takie akcesoria. Magic Shine Evo chyba 1700, tak się nazywa, tak? Evo 1700 z tą fajną garminowską łapą, dzięki temu taki czystszy kokpit jest. Nie mam żadnych innych choinek, jak kiedyś oglądaliście vloga z moim MTB-kiem, to tam było festiwal choinek, choinkowy festiwal lampek. Jadę tylko z tym, wystarcza mi to w zupełności, nawet zobaczcie w dzień, jak fajnie w tak jasny dzień to światło bije tam, gdzieś się odbija. Dobra, wyłączmy tą lampkę. Przytrzymajmy tutaj, chyba tylko wystarczy przytrzymać, tak, no, uczę się obsługi, bo tam, wiecie, kombinacje tych podwójnych klików, pojedynczych klików na tych dwóch przyciskach, trzeba to ogarnąć. Tak więc super opcja, że lampka umożliwia działanie i ładowanie w tym samym czasie, co nie jest taką powszechnie stosowaną, takim rozwiązaniem powszechnie stosowanym wśród lampek rowerowych. Wiele nie umożliwia działania,
albo z minimalnym trybem wtedy tylko świecą, albo w ogóle nie świecą w czasie ładowania, a to było dla mnie kluczowe, gdy latam te moje ultrasy po niecałe 200 km na strzała, więc no, to jest jakby dla mnie najważniejsza sprawa, żeby lampka miała tryb ładowania z powerbanku i działania we wszystkich trybach w czasie ładowania. Pora na zmianę lampek, bo już 3 godziny w trasie z tym trybem, dobra, zatrzymałem aplikację, żeby nam nie spsuła statystyk na postoju, zmienię sobie z mojego setupu tutaj wyprawowego, dlatego rower waży 13,5 kg, między innymi dlatego, że tu mam dwie dodatkowe lampki, mokre chusteczki, różne tam, pokazywałem wam to kiedyś, tu na natrętne zwierzaki, albo natrętne dwunożne zwierzaki, albo czworonożne, gdyby jakieś stworzenie miało ze mną problem, to zamiast strzępić, szkoda czasem strzępić ryja, warto delikwenta zniechęcić do dalszej dyskusji albo do ataku jakiegoś rozwścieczonego psa, także to też się może zawsze przydać, chociaż nigdy jeszcze nie skorzystałem, ale wiecie, warto mieć i nie korzystać niż potrzebować i nie mieć. I to są te dwie zapasowe lampki Proxa naładowane na fulla. One około 4 godziny zapewniają mi tego trybu dziennego migania, tam pompeczka Lezyne, czy Lezyne, wszystko jednak to nazwiemy, jakieś tam plasterki opatrunkowe, tutaj zestaw łatek do łatania, gdyby coś się stało z tymi oponami Maxi Strambler, bo tam opinie są o nich, zdaje się, różne, jeśli chodzi o ich trwałość. Słuchajcie, co chcę wam jeszcze powiedzieć o tym rowerze po przejechaniu około 90 km i tyle też mi zostało. Zobaczycie teraz zdjęcia, już na moich socjalach je wrzuciłem na żywo, jak leciałem tą trasę i pierwsze 60, troszeczkę ponad 60 km zrobiłem moją życiówkę. Na tym dystansie naprawdę piękny wynik, udało mi się zrobić 27,5 na godzinę. Co innego jest w tej trasie niż w poprzednich? No lecę głównie, teraz akurat do lasu zjechałem, więc zrzuciłem sobie na mniejszy blat, ale prawie cały dystans, te 90 km, nie licząc kilku momentów, lecę na dużej 48-zębowej, no tej pierwszej zębatce. I na najczęściej na czwartym od końca, licząc od najmniejszych, czwarte, trzecie, no i drugie. Prawie nigdy, no chyba, że już z jakiegoś zjazdu mi się może dwa razy w tych 90 km dokręciłem na najmniejszym kole. Tak to jestem, drugie od końca, trzecie i czwarte. To są moje ulubione, ze wskazaniem na powiedzmy trzecie od końca, to tak najczęściej lecę sobie te 31-32 na godzinę bez stanu przedzawałowego, jak ja to mówię, czyli bez ciśnienia, bez spiny. Wiatr mi nie przeszkadza, bo nie ma w mordę wind, tak zwany. Wczoraj, jak leciałem moją Hondą CBR motocyklem, to strasznie mi przeszkadzał. Ciężko było nawet 100 na godzinę utrzymać. Tak zapierniczał mi wiatr w twarz. Jeszcze miałem bardzo ciężki ten plecak obładowany, jeszcze cięższy, bo dzisiaj 5 kilo taszczę. Już teraz kilkaset gramów mniej, bo trochę wypiłem i zjadłem kanapkę, więc zawsze to z pleców schodzi to obciążenie, ale też nadal z około 4,5 kilo na plecach. Wczoraj miałem tu ponad 6, jak jechałem motocyklem, jeszcze wiecie, zbroja motocyklowa, kask, to wszystko. Teraz jestem w moim wspaniałym setupie, w moich Hindu Style butach SPD-ki, czyli klapki. Jestem z nich bardzo zadowolony, pełna wentylacja, klima, aero, nie narzekam. Spodenki od Jerego, które chyba na niego były za małe, także jeszcze raz dzięki, bo już tam mu dziękowałem. Pod kolor roweru, wszystko staram się w takich jaskrawych barwach dla bezpieczeństwa zamiast kamizelek nakładać, to tak właśnie jeżdżę. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. Tu mam taką koszulkę z tworzywa do biegania, no, żeby oddawała, żeby nie bawełniana, bo wreszcie sobie taką kupiłem. Trochę może to pomaga, chociaż jakoś dzisiaj nie mam mega upału, ale to chyba też dzięki tej koszulce się tak nie mam tej wody na sobie. No i tak to wygląda mój setup. No. Normalnie setup plażowy plus kask z mipsem, żeby arbuz w razie upadku się nie roztrzaskał. No i wracamy do rowerka. I co chciałem wam jeszcze dalej kontynuować? O tych przełożeniach powiedziałem. Pierwszy blat super, nie ten drugi mniejszy, tylko pierwszy blat. W nogach nie czuję na razie nic, te 90 km, no wiecie, trochę zbudowałem tą formę w czasie wakacji, więc te 180 powinienem bez żadnych jutrzejszych dolegliwości zrobić, bo to, że dzisiaj mi się uda, to spoko, ale gorzej jak następnego dnia jesteśmy kalekami. Ale nic takiego nie będzie, bo już kilka takich tras mam za sobą. W ostatnich ilu tam? 18 miesiącach? Chyba zacząłem, dwa lata temu zacząłem, czy rok temu? Już mi się, czas mi się, wszystko mi się miesza. No w każdym razie w ostatnim czasie zacząłem takie, no, tak zwane mini ultrasy robić.
jaskrawy plecak, jak powiedziałem, jaskrawe rękawiczki, wszystko, żeby, no, safety first, jak to powtarzam w testach samochodów, motocykli, skuterów, to w rowerach też będę to powtarzał. Było takie wietrzycho, schowałem się do lasu, niech was to nie zmyli, nawet tutaj te listki tańczą, a jesteśmy całkowicie osłonięci. Na Wygwizdowie, jak się spotkałem, pozdrowienia dla moderatora, bo takie spotkanie, przez całe wakacje nie mogliśmy się spotkać, się spotkaliśmy w trasie, bo akurat on z Warszawy zapylał rodzinnym busem, tam sprawy jakiejś przeprowadzki czy coś, transport, i się dzwoniliśmy, ponieważ na moim pulpicie sterowniczym miałem nawigację, wszystko i telefon, więc odebrałem w czasie jazdy, nawet nie musieliśmy zatrzymywać, pogadaliśmy się, zgadaliśmy, że spotkamy się w okolicach Wisły. On przekroczył Wisłę, ja jeszcze mam do przekroczenia Wisłę i tu się gdzieś spotkaliśmy. Także fotkę widzieliście z takiego fajnego spotkania, niezaplanowanego, takie są najlepsze. O, chusteczki mi spadły, to zaraz wyciągniemy. No i co chcę wam jeszcze pokazać tu? No, przede wszystkim to, że właśnie wietrzycho było takie, że przy pierwszym postoju chciałem tam dla was nagrać, ale tak gwiało po tych 60 paru kilometrach, co się zatrzymałem, że mi rower przewróciło, chociaż go wydawało mi się, że bezpiecznie postawiłem, oparłem go i tak dmuchnęło, na szczęście przewrócił się nie na tą stronę, tu gdzie jest ten hak, to wszystko przytki, tylko na tamtą. Lusterko głównie przyjął uderzenie, pedał i przydała się ta obudowa, siodełka z Lidla. Nie ucierpiała rama, nic, no nic na szczęście, bo już się zmartwiłem, że będą jakieś pryski, ale na szczęście nic nie ucierpiało. Także z roweru, jak powiedziałem w poprzednim odcinku rowerowym, który możecie tam gdzieś podlinkuję, to sobie zobaczycie. Jestem bardzo zadowolony, kolorystyka mi bardzo odpowiada w moje klimaty, czyli ta pomarańczowo, żółto-pomarańczowo-czarna stylizacja tego całego mojego setupu ultrasowego odpowiada mi. Sztyca podniesiona względem poprzednich, ja troszkę pokombinowałem. Może jeszcze mógłbym troszkę przy moim wzroście 186 ją ustawić, bo widzicie, że nie jest jakoś ekstremalnie wysoko, ale wiecie, jakoś ja się tak przyzwyczaiłem, że ja nie rozprostowuję całkiem nogi w tym dolnym położeniu. Jak pedałuję z tej przedniej strony tutaj, staram się mieć ucisk pedału, bo ja wiecie, nie mam tych maleńkich pedałów, tylko te platformy, nie tu oczywiście, nie środkową częścią stopy, tylko tu staram się naciskać i jakoś widzicie, pedały też zawodowe, Rockbros za kilkadziesiąt złotych, zale drogo, klapki, taki ze mnie szosowiec, zawodnik, no ale chodzi o to, żeby mieć fana, nie żeby tam kupować, wiecie, buty za 1000 złotych, jakieś tam zatrzaski, inne badziewia. Po prostu coś, co nam sprawia frajdę, możemy wskoczyć na rower, pojechać. Ja tak lubię, a i tak te czasy, które robię w tych moich klapkowych, nie spedekowych butach, myślę, że są naprawdę niezłe. I gdybym jeszcze odchudził koła, które w fabryce tu są dosyć ciężkie, gdybym pobawił się w lekkie dętki, w lekkie opony, w lekkie obręcze, no myślę, że na tych dwóch kołach mógłbym spokojnie zbić, gdybym to wszystko zrobił, zagrejdował je za kilka tysięcy, te karbony wrzucił, to bym pewnie z 1,5 kilo na tych dwóch kołach łącznie zrzucił, czyli z 13,5 zeszlibyśmy na 12 mojego wypadowego setupu, a to już było naprawdę czuć, bo tam wiecie, 150-200 gramów, to ja zawsze się śmieję, że to w takim moim jeżdżeniu to większej różnicy nie robi, no ale już 1,5 kilo, czy gdybyśmy nie tylko z kołami zaszaleli, a jeszcze na przykład z lekką deską karbonową sztycą jakieś tam poczynili o 2 kilo i zamiast 13,5 byłoby 11,5 w tym moim czasowym wypadzie, no to wiecie, jeszcze cieńsza troszkę oponka, bardziej asfaltowa, no to ja myślę, że już bym szybciej śmigał, no ale na ten setup jest dobrze, wjeżdżam się w to, co fabryka mi dała, jak mówiłem, z lampki jestem bardzo zadowolony jak na razie, nocna trasa też zrobiona w całkowitych ciemnościach po lasach tam na wsi, w trybie świateł drogowych i mijania, super. Ta standardowa saszetka, nie aero, trochę grubsza, też się sprawdza, już mi służy od lat, też zale drogo. No i co? Pozostało mi tylko nie tracić czasu, bo która to godzina jest? No kurde, nie wiem, 1:43. No właśnie, bo tu zatrzymałem się, żeby zrobić relacje w social mediach, tam się zatrzymałem jeszcze na gadkę szmatkę z moderatorem kanału, ze Świrusem, jeszcze raz pozdrawiam, pozdrowionka dla pomorskiej bestii, dla Świrusa. I potem, no i teraz tu się zatrzymuję, jeszcze wiecie, jedzenie takie, więc to się tak przedłuża, samego pedałowania nie mam dużo, bo te 90 km zrobiłem raptem w 3 godziny z hakiem, więc świetny czas, jak na to, co myślałem, że będzie. Wiatr z zachodu mi nie wieje w twarz, tylko tak w bok, więc też mi za bardzo nie przeszkadza. Może nie pcha mnie, nie jest to wiatr w plecy, ale przynajmniej nie jest to, co wczoraj, że miałem prosto w ryj, prosto w twarz, więc jakoś ten kierunek teraz jest taki, że czuję, że mnie w prawe ramię
uderza ciągle, a nie w plecy, ale i tak nie narzekam, bo jest, dzięki temu mi się wygodnie jedzie. I co mogę wam powiedzieć? No już chyba wszystko powiedziałem. Z żarcia to jakiś izotonik tam kupiłem, nie będę pokazywał, nie będę reklamował, jakieś tam energetyki, kanapki sobie zrobiłem, jeden banan, jedna jakaś duża taka śliwa, śliwka z owoców, woda z miętą w bidonie, cola zero i właśnie ten izotoniczny tam napój z witaminami jakiś. Nieważne jakiej firmy, 800 ml chyba coś takiego, 750. Pierwszy raz sobie kupiłem, ale chyba działa fajnie, bo dobrze się czuję i mam jeszcze power na kolejne te 90 km. No dobra, no nie będę przedłużał, bo nie ma sensu. Dajcie znać, co myślicie o tych czasach. Jak sami jeździcie, to powiedzcie, dajcie mi jakieś rady. A tymczasem myślę, że to będzie wszystko. I żegnam się z Państwem, wracając. Koniec obcyndalania się, koniec obcyndalanda. Wracamy do pedałowania. Jeszcze tylko coś zjem, czegoś się napiję i w drogę. Komu w drogę, temu klapki. Ciao. Hasta la vista. No i moi drodzy, po około 120 km mam dalej rekord życiowy tego dystansu. Średnia całego przelotu, licząc od pierwszego kilometra do obecnego, czyli te około 120 km, daje mi średnią w okolicach 27 km na godzinę, więc biorąc pod uwagę 5-kilowy bagaż, z którym od początku jechałem, moje zawodowe buty, jak również no nie najlepszy rower do bicia rekordów prędkości, biorąc pod uwagę te 38 opony, setup gravelowy, nie jest to szosówka, to jestem bardzo zadowolony. Muszę uważać na pikawę, żeby pompa mi nie strzeliła, bo tam do 160 tętno skacze mi dość w te ekstremalne wyniki. Więc teraz pojadę, myślę, że do 150 km dokręcę jeszcze tak zdrowo, żeby się nie wlec. Te 25 na godzinę będę starał się utrzymać. Może nie będę już pod 30 cisnął dla pikawy, no ale tak, żeby z honorem jakoś te 150, a potem te ostatnie 30 przebicia się przez tam miasto, już przez te mieściny. Nową trasę w ogóle pojadę przez Błonie, tam Pruszków, bo zwykle leciałem przez całą Wawę, tam 50 czerwonych świateł, masakra, więc teraz pojadę, no żeby nie było nudno, pojadę sobie nową trasę. Tak mi Google proponuje. To chyba wszystko. Może jeszcze coś dogram, jak już będę blisko mety. Tu jeszcze kilka migawek z postoju. Po około 120 km znalazłem fajną miejscówkę z pięknym niebem. Mogłem odpocząć, zrelaksować się, napić, coś zjeść, no i przede wszystkim zejść z siodełka, bo jak robicie długie dystanse, to wiecie, że warto czasem, żeby nasze kości i kręgosłup odpoczęły od siodła. Już za moment zobaczycie statystyki ostatniego ponad 50-kilometrowego odcinka, w którym miałem to pojechać spokojniej. A jak wyszło? No wyszło inaczej niż założyłem. Ostatnich kilkunastu kilometrów już nie uwzględniam w tych statystykach, dlatego że popełniłem błąd. Za późno odpauzowałem aplikację i zapomniałem zapauzować po osiągnięciu mety. Tak więc ostatnich kilkunastu kilometrów nie ma w tym zestawieniu, żeby nie wypaczać wyników całej trasy. Łączna średnia prędkość wszystkich pokonanych zmierzonych odcinków o długości około 160 km wynosi 26,5 km na godzinę, mniej więcej tyle. Jest to mój życiowy rekord, biorąc pod uwagę ten sprzęt i moje możliwości. To są prędkości co 5 km liczone tych odcinków. No i za chwilę zobaczycie jeszcze na koniec smarowanie moich rowerów. No słuchajcie, po powrocie zająłem się na smarowaniu łańcucha zarówno Meridy, jak i mojego EMTB. No i powiem wam, że jak zobaczyłem ceny za 50-mililitrowe buteleczki, to co się dzieje z tymi dewocjonaliami rowerowymi, ci sprzedawcy naprawdę już odlecieli totalnie, więc no, podjąłem decyzję, że nie będę się wygłupiał i nie będę kupował takiego flakonika za 4 dychy czy więcej i wykorzystam to, co teraz widzicie na zdjęciach, a więc 20-letni olej mineralny do łańcuchów pilarek spalinowych po przesmarowaniu. Widzicie, przetarłem, żeby to nie kapało, ale ładnie jest rozprowadzony ten olej na czystym łańcuchu. Kręci się to wybornie, nie ma żadnych oporów, kółeczka tu czyste, więc no uważam, że wiecie, czasami najtańsze rozwiązania są najprostsze i najskuteczniejsze. Ja wiem, że religia rowerowa polega na tym, że można wydać tysiące złotych rocznie na różne tam ulepszacze, pierdoły, lampki, począwszy od oświetlenia, skończywszy właśnie na różnych preparatach, chemikaliach. Ale ja wychodzę z założenia, że tak samo jak w tych butach zrobiłem średnią 26,5-27 na tym dystansie, niecałych 180 km,
to, no to jak człowiek chce, to może wszystko. Nie trzeba mieć butów za 1000 zł, nie trzeba kupować oliwek za 50 czy wosku za 100 i jeżeli coś się nadaje do łańcucha pilarki spalinowej na różne warunki, no to myślę, że do rowerowego też się nada. Dajcie znać, co tam myślicie. I to samo za chwilę będę robił z Meridą. Trochę wyczyściłem ten łańcuch, jeszcze to nie jest perfekcja, bo używałem smaru motocyklowego, może nie jest to najlepszy pomysł dla płynności, dla watów, bo jednak trochę na pewno będziemy tracili energii. Gdybym zastosował chociażby takie rozwiązanie jak to super czysty łańcuch i smar do pilarki, łańcucha takiej kosiary pilarki, no to myślę, że jeszcze tych watów byłbym w stanie przełożyć więcej w napęd, dodając do tego jeszcze zawodowe buty, odchudzając koła, wiadomo, no można tak bez końca. No ale póki co zabieram się za konserwację napędu głównego mojego wehikułu na te moje mini ultrasy krajowe.